atmosfera, czy raczej klimat lip rosnących w tym miejscu. To nieprzypadkowe lokalizowanie zespołu tych roślin, bowiem jak Państwo wiedzą, lipa jest rośliną symbolu dobrego klimatu, a więc również właściwego natchnienia i szczególnej energii. Obok mnie pan Tadeusz Pałka, jeden z najbardziej znanych, bardzo energetycznych w swoim temperamencie producentów róż w Polsce. Panie Tadeuszu, historia pana zainteresowania tą ekskluzywną rośliną, królową kwiatów, sięga, jak zdążyłem się już dowiedzieć, dzieciństwa. Proszę mi powiedzieć, a jak historycznie teren Końskowoli, bo chcę Państwu powiedzieć, że znajdujemy się w Końskowoli. Ja pamiętam, mając lata 60., początek lat 60., 2-3, kiedy jedno z plantacji, chyba pierwszą plantację róż, o tu niedaleko, niedaleko tego pola, na którym stoimy, miał jeden z największych szkółkarzy obecnie w Polsce i prekursor uprawy róż, pan Lucjan Kurowski. To ja pamiętam te czasy. Natomiast ja zajmuję się produkcją róż tak na poważnie od lat gdzieś 15. Teraz twierdzę, że udało mi się jak gdyby połączyć pasję z profesjonalizmem, chociaż do profesjonalizmu to jeszcze musiałem dużo pracować. Ale wie pan, że to doskonale świadczy o kimś, kto będąc profesjonalistą ma tyle skromności. Dla mnie jedno z moich ulubionych obecnie róż to jest Sherry Lady. Bardzo oficie kwitnąca, bardzo zdrowe, zielone liście. Musimy wyjaśnić jedną rzecz, że zaliczana jest ona do róży wielkokwiatowych, a obecność dodatkowych pąków świadczy o tym, że jest niestrudzona w ciągłym kwitnieniu. Jeżeli Państwo zdecydujecie się na uprawę tak szlachetnego krzewu, to proszę mi wierzyć, radość będzie wielokrotna, bo roślina, wchodząc wraz w fazę kwitnienia, po ścięciu tego najbardziej efektownego kwiata, wytwarza następne pąki i oczywiście cudownie kwitnie. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na kolejny krzew. To jest Grande Amore, wielka miłość. Oczywiście czerwień kwiatów podpowiada, że coś z tą wielką miłością ma jakiś związek. Roślina z tej samej kategorii, ale również wyróżniająca się nieprawdopodobną siłą kwitnienia, powtarzalnością po ścięciu zasadniczego kwiatu. I jeżeli zwrócą Państwo uwagę na liście, to one wszystkie są ciemnozielone, mówiąc inaczej, budzące absolutnie zaufanie i sugerujące zdrowotność, bo tak w istocie jest. Oprócz Grande Amore jest róża krzaczasta. Ja mam słabość do czegoś, co jest w takie melanżowe, w tonacji oczywiście bieli, przemieszane z różem. To jest Eiffel Sauber. Zwrócą Państwo uwagę, że w tej chwili może się wydawać, że są to tylko pojedyncze kwiaty, ale mnogość pąków sugeruje, że siła kwitnienia w tej roślinie jest ogromna. Tego typu róże, aby mogły być tak piękne, muszą być naszczepione na najbardziej odpornych podkładkach. Podkładki oczywiście to jest odmiana na ogół botaniczna i w tym przypadku posłużono się szczególną podkładką Rosa Multiflora o wyjątkowej odporności i gwarantująca później rozwój w takiej doskonałości, jak tutaj Państwo widzicie. Warto podkreślić, proszę Państwa, że będąc bardzo trwałą, po okulizacji nie daje bocznych tak zwanych dzikich odrostów. A to jest właśnie to, co jest bardzo pożądane, bo boczne odrosty, które nie dają efektu kwitnienia, a konsumują siłę wzrostu rośliny, po prostu ją osłabiają. Piękno kwiatów, mimo jednolitej barwy, ale z tak zwanym zadmuchem żółtym, wyjątkowo podkreśla jeszcze tonacja intensywnej zieleni i zdrowotności tych liści. Ta odmiana nosi nazwę Fryderyk Chopin. Jest rozpoznawalna na świecie, nie tylko z nazwy, ale z piękna i z trwałości kwiatów. Ale proszę pamiętać, że ta odmiana powstała w latach 90. Jest to zasługa profesora Żyły. Miała się nazywać Jan Paweł II, ale był to okres, w którym politycznie nie wypadało jeszcze takiej nazwy nadać. A myślę, że szkoda.
dwa nazwiska, które jednoznacznie są odczytywane na świecie. W tej chwili Fryderyk Chopin święci swoje triumfy również jako cudowna róża. Proszę zwrócić uwagę na rozrośnięte krzewy, ale przede wszystkim dorodność poszczególnych pąków i co ważne, mnogość zawiązanych kolejnych, czyli wycinanie pojedynczych róż gwarantuje, że następne pąki tym intensywniej będą się rozwijały. To jest oczywiście matador. Róża okrywowa charakteryzuje się, jak już wcześniej wspominaliśmy o tym, tym, że rozrasta się na szerokość. W tym przypadku oczywiście została naszczepiona na podkładce wysokiej, ale normalna jej cecha to rozrastanie się na szerokość. Jeżeli chcemy różą pokryć jakąś część ogrodu, warto zwrócić uwagę również na matadora, bo jest wyjątkowo odporny, bardzo zdrowy i niepodatny przede wszystkim na częste infekcje u innych odmian róż. Proszę Państwa, jesteśmy na innej plantacji róż pana Tadeusza. W tym momencie ja wcześniej oczywiście dowiedziałem się, że to jest ulubiona odmiana. Panie Tadeuszu, dlaczego akurat tę różę Pan sobie wybrał jako ulubienicę? Jest to róża okrywowa Sommer Abend o intensywnie czerwonym kolorze, bardzo odporna na choroby i jej cecha charakterystyczna, w co mało mi klientów wierzy, że można ją sadzić jako różę okrywową w odległości 2 metrów jedno od drugiej. Co mimo jej ceny jest jak gdyby bardzo wydajne. W ciągu roku wypuszcza młode przyrosty, które w tym samym roku kwitną długości 2 metrów. Rozumiecie Państwo, że róże okrywowe mają charakterystyczną cechę, oprócz walorów ozdobnych, bo to jest kwestia indywidualnego odbioru, ale właśnie to, że pokrywają powierzchnię relatywnie szeroko. Nie rosną wysoko, natomiast pokrywają powierzchnię w miejscu ich posadzenia. W tym przypadku ta odmiana do 2 metrów. Ale chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jeszcze jeden drobny szczegół, a może nawet i zasadniczy. Bo piękno tych róż, ich wytrzymałość i walory płożenia się nie podlegają dyskusji. Przebarwione liście wcale nie świadczą, jak niektórzy sądzą, o chorobie rośliny, tylko rozwijając się z pąka, one są zawsze przebarwione w tonacji akurat takiego burgunda. Róża romantyczna, charakteryzująca się chociażby takim układem, no, nawiązująca może do pewnego historycznego wątku, ale równocześnie do pewnej inspiracji. Istotne jest jednak to, że jest to róża pnąca, a więc wyrastająca do kilku metrów wysokości, no przynajmniej 3 metry może uzyskać. A nazwa dość sugestywna, może z uwagi na to, że pnie się, a więc podróżuje. Voyage to jest nazwa niby francuska. Panie Tadeuszu, co o tej odmianie może Pan nam ciekawego powiedzieć? Po raz pierwszy w mojej szkółce chyba jedyne egzemplarze tej odmiany w Polsce i charakteryzuje się bardzo dużą zdrowotnością, bardzo obfitym kwitnieniem, z tego co już zaobserwowałem. Kwiaty rzeczywiście ma od różu do bladego różu, z ogromną ilością płatków. Ta sama cecha co przy poprzedniej róży, z tym, że ta dorasta do dużo wyższej wysokości. Proszę Państwa, sprawdzałem zapach. Subtelny, nie zbyt intensywny, ale szczególny zapach tej róży. Natomiast ja mam słabość do białego koloru. To jest elegancja sama w sobie, a jeżeli jeszcze popatrzymy na tak zwany zadmuch centralnej części z lekkim różem czy z lekką żółcią, jak na przykład w tym przypadku, to jest coś szczególnego. I zwróćcie Państwo uwagę na mnogość pąków, soczystość zieleni. To jest róża rabatowa o interesującej nazwie. Mimo tego, że w języku niemieckim, to myślę, że Stefanie Baroni zum Gutenberg zupełnie inaczej brzmi niż każda inna nazwa. Panie Tadeuszu, co może Pan powiedzieć o tej odmianie? Odmiana róży rabatowej o bardzo intensywnym kwitnieniu, praktycznie od momentu, kiedy zakwitnie, zależnie od warunków, od połowy czerwca, od około 10 czerwca, do jesieni nie ma dnia, żeby nie była obsypana kwiatami. Tym się głównie charakteryzuje, poza oczywiście zdrowym liściem.
Mało tego, że pan mówi, że tu jest tyle pąków, to jeszcze są młode przyrosty, które dopiero tworzą pąki. Także praktycznie do jesieni cały czas obsypana kwiatem. Wystarczy spojrzeć na, jak gdyby, na ten rządek w perspektywie innych. Wyraźnie się odróżnia ilością kwiatów. A na koniec przekazu chcę zwrócić uwagę państwa na te rabaty, które są przed nami. Otóż są to jednoroczne podkładki do tego, żeby na nich za kilka dni naszczepić oczka z tej odmiany. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody.